żadnych dowodów naukowych potwierdzających, że dany produkt ma właściwości rozgrzewające bądź ochładzające. Jedynym wyjątkiem są przyprawy i zioła. Przyprawy rozgrzewające to przede wszystkim przyprawy ostre, takie jak chili czy pieprz cayenne, ale również kardamon, czosnek, imbir, kurkuma, goździki oraz cynamon. Dieta w okresie jesienno-zimowym powinna być urozmaicona w sezonowe warzywa i owoce. Posiłki powinny być spożywane na ciepło. Warto urozmaicić dietę w zupy krem oraz owsianki z wykorzystaniem rozgrzewających przypraw. W zimne dni warto pić herbatę, na przykład zieloną, która wykazuje działanie antyoksydacyjne. Możemy wzbogacić ją miodem. Dodatkowo możemy dodać naturalny sok z malin, aronii, pigwy, lipy czy dzikiej róży. Tak przygotowany napój na pewno nas rozgrzeje, ale również wzmocni naszą odporność. Antyoksydanty, obrazowo mówiąc, jest to armia zmiatająca wolne rodniki tlenowe, które powstają w naszym organizmie cały czas i są dla niego bardzo szkodliwe. Dlatego w zimowe, chłodne wieczory zalecam napicie się herbaty. Na dzisiaj to już wszystko. Po więcej wiedzy zapraszam do kolejnego odcinka 90 sekund o zdrowiu. Dni warto pić herbatę. Możemy wzbogacić ją miodem, ale nigdy dodawanym na gorąco, ponieważ obniża to jego właściwości prozdrowotne. Jeśli macie dodatkowe pytania, zachęcam do komentowania.